Najważniejszą rzeczą w belce delta jest maksymalnie zniwelowanie ruchów poprzecznych belki. Żeby to wszystko się udało zrobić, firma Hardy zastosowała w podstawowym wyposażeniu drążki, tak zwane wybierające ruchy belki do przodu i do tyłu. Co jest istotne, te drążki zostały zaimplementowane na dole całego naszego układu belki, jak i też, co jest bardzo istotne, od samej góry. Belka w nowigatorze, model Delta, rozkłada się w sposób sekwencyjny. Najpierw rozkładamy jedne skrzydła, następnie później rozkładają się kolejne elementy, czyli tak zwane ćwiartki. Możemy tutaj zastosować niezależne rozkładanie. Jeżeli chodzi o szerokości robocze, w nawigatorze model Delta zostały zaimplementowane szerokości 18, 20, 21, a także 24 metry. Samo zawieszenie dodatkowo oczywiście wspomagane jest amortyzacja tej belki na sprężynie, dodatkowo wspomagana akumulatorem gazowym, gdzie jeszcze bardziej wpływa nam na komfort pracy. Belka robocza o szerokości 21 metrów, którą prezentujemy, chciałbym zwrócić uwagę na przede wszystkim jej budowę, na jej konstrukcję, która poprzez samo zbudowanie pozwoliło na zmniejszenie całego gabarytu opryskiwacza, gdyż belka zbudowana w trójkącie, ale co jest istotne, tak naprawdę ta belka została, trójkąt został odwrócony o 180 stopni, czyli ta szeroka część jest założona od samej góry, natomiast jeden element trójkąta idzie od samego dołu. Pozwala to na takie stokowe składanie elementów, żeby jak najbardziej zwęzić nasz opryskiwacz, gdyż musimy pamiętać, że tymi maszynami jeździmy po wąskich drogach, a więc żeby nie uszkodzić, żeby był jak najbardziej kompaktowy ten opryskiwacz. Dlatego też firma Hardy poszła w tą stronę, rozwiązania nowe, innowacyjne technicznie, żeby jak najbardziej skomasować tą budowę. Ale oczywiście nie zapominając też o tym, żeby belka cały czas chroniła nam głowice obrotowe, na których założone mamy trzy rodzaje rozpylaczy już w standardzie. Belki te dzielimy, jeżeli chodzi o układ cieczowy, na 7 sekcji, na 9. Na indywidualne oczywiście potrzeby jak najbardziej możemy rozbudować je nawet do 13 sekcji. Jeżeli oczywiście myślimy tutaj o elektronice wspomaganej systemem GPS, o automatycznym rozłączaniu sekcji, gdzie tak bardzo ważne i istotne jest podział tych sekcji, żeby te ostatnie elementy były jak najkrótsze. Dlatego też warto się nad tym zastanowić i w tą stronę podążać. Belki model Delta występują w dwóch grupach. Model V, model Z. Model Z od belki V będzie się różnił tym, że w Z będziemy mieli dodatkowo niezależną zmienną geometrię belki, czyli tak zwaną jaskółkę możemy wykonać na polu. W opryskiwaczach firmy Navigator, we wszystkich, łącznie oczywiście z modelem Classic, zostały wykorzystane najnowsze techniki, jeżeli rozmawiamy o zabezpieczeniu antykorozyjnym. System malowania belek całego opryskiwacza został wykorzystany w technologii Oxyslan, czyli jest to nowa technologia wykonywania, przygotowania, wytrawienia elementów belek, a także ramy przed malowaniem proszkowym. Została zastąpiona tutaj fosforyzacja cynkowa na rzecz Oxyslantu, czyli dużo lepszej, wytrzymałej powłoki, która zabezpiecza przed korozją.